Bardzo dobry kierunek. Od przeszło 10 lat obrało sobie Stowarzyszenie Mali Wielcy Ratownicy, które postawiło na edukację w obszarze pierwszej pomocy. Pilotażowy projekt stał się codziennością nie tylko wśród pierwotnych beneficjentów, którymi byli przedszkolacy, ale teraz również w szkolnym środowisku, bo kontynuacja nauki w tym obszarze to realna pomoc. Kiedy mówimy o Stowarzyszeniu Mali Wielcy Ratownicy, to niemal za każdym razem przywołujemy stare powiedzenia zaczynające się od słów: czym skorupka nasiągnie za młodu? Albo czego jaś się nie nauczy? Bowiem mają one zastosowanie do działania, jakie wśród najmłodszych kontynuuje stowarzyszenie, stawiając na niezwykle ważną naukę udzielania pierwszej pomocy. I wciąż, od 10 lat, chce im się trwać przy organizowaniu spotkań o edukacyjnym charakterze, ale nie tylko w oparciu o teorię, ale przede wszystkim praktykę. I po tylu latach współpracy udało się wypracować nowy schemat. Poprosiliśmy o współpracę taką jeszcze większą placówki, w których jesteśmy. Mówiąc krótko, pierwsze dwa spotkania to prowadzą nauczyciele, dokładnie chodzi o numery alarmowe, a my wchodzimy na te trzy spotkania, gdzie dzieci uczą się zakładania opatrunków, układania w pozycji bezpiecznej, co dzisiaj właśnie robiliśmy z dziećmi, i dodatkowo jeszcze trzecie spotkanie to będzie już resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora AED. Urządzenia, które wśród dorosłych budzi jeszcze niepewność w jego obsłudze, ale nie wśród dzieci, które chłoną wiedzę, bo wiedzą, że to od nas zależy czyjeś życie w sytuacji zagrożenia. One się nie zastanawiają, że połamią żebra, że zrobią coś źle, nie wstydzą się i tak dalej. Także to jest idealny moment naprawdę, mimo to, że większość towarzystw naukowych zaleca, żeby robić to od piątej klasy. My uważamy, że to powinno być już od przedszkolnego wieku, bo wtedy dzieci nie są nasiągnięte tymi stereotypami, którymi nasiągnięte są osoby dorosłe. Dlatego stowarzyszenie stale stawia na edukację przedszkolaków i idzie krok dalej. Zajęcia kontynuuje na etapie szkolnym, bo taka też jest zasada, by powracać do tego obszaru wiedzy. Zalecenia Europejskiej Rady Resuscytacji, która mówi jasno, że zajęcia edukacyjne w szkołach od klasy piątej powinny być co pół roku. Więc jeżeli byśmy stworzyli taki system edukacji w Polsce, który by to spełniał, no to mielibyśmy naprawdę wyedukowane społeczeństwo. Jeszcze do tego, jeżeli ustawodawca by usankcjonował rozmieszczenie defibrylatorów automatycznych plus takie zestawy urazowe, tak zwane traumakity, to wtedy mielibyśmy naprawdę dużo, dużo więcej osób uratowanych. Stąd tak duży nacisk stowarzyszenia na naukę udzielania pierwszej pomocy już od najmłodszych lat, by taki dobry nawyk w działaniu był oczywistym. No chyba każdy z nas na najwyższym poziomie traktuje zdrowie i życie, i my staramy się o to dbać, i żeby każde pokolenie, które my edukujemy, nie wiem, czy wyjedzie w świat, czy zostanie tu w Bartoszycach, żeby właśnie poradzili sobie w tych takich sytuacjach kryzysowych, czyli kiedy dojdzie właśnie do nagłego zatrzymania krążenia, albo mówiąc krótko o jakimś wypadku, zdarzeniu lub innych takich sytuacjach. I tu jest sedno tych spotkań, które poszerzają kręgi zainteresowanych, bowiem o ile stowarzyszenie odwiedza przedszkola i najmłodsze klasy szkół podstawowych, o tyle ma też swój udział w lekcjach Edukacja dla Bezpieczeństwa. No my tak skaczemy, Stowarzyszenie Mali Wielcy Ratownicy i Państwowa Straż Pożarna. No, większość z nas, członków stowarzyszenia, jest funkcjonariuszami Straży Pożarnej. No i korzystając z tego, że drzwi naszej komendy są otwarte, może nie uruchomiliśmy, nie jest to jakiś taki program, ale od 2 lat przychodzą do nas uczniowie z klas ósmych ze szkoły tu po sąsiedzku, z podstawowej numer 7, i te dzieci w ramach edukacji dla bezpieczeństwa przechodzą z nami, każda klasa przechodzi z nami 3-godzinne zajęcie. Edukacja dla bezpieczeństwa jest w klasach ósmych. Ja przychodzę już drugi rok z moimi klasami ósmymi. Zależało mi na profesjonalnych zajęciach, tak? My w szkole mamy sprzęt, mamy fantomy, ale nie zrobimy tego w takiej jakości, jak zrobią to profesjonaliści, i dzięki temu, że mamy bardzo dobry kontakt z panem komendantem i ze strażakami, przychodzimy tutaj cyklicznie przez 4-5 tygodni i uczniowie mogą super wykonać super robotę pod okiem fachowców. Dlatego zajęcia są podzielone na naukę resuscytacji oraz z użyciem defibrylatora.
Na chwilę obecną jest jeden fantom, dlatego że używamy dzisiaj AEDA, żeby uczniowie mogli przećwiczyć w takich warunkach ćwiczebnych, jak używa się tego sprzętu. Wszyscy mówią o AEDzie, ale nie każdy umie go użyć. Normalnie pracujemy na 6 fantomach, a więc jak klasa liczy 20 osób, 1/3 ćwiczy jednocześnie. To jest super, super wynik, tak? Po 5 minutach zmiana, kolejna 6, także nie ma nudy. 45 minut jest takie bardzo intensywne i naprawdę przynosi super efekt. Po pierwszych zajęciach uczniowie sami zobaczyli, jak to funkcjonuje. Byli bardzo podekscytowani i to są ich słowa, że mogłem to zrobić lepiej, tu się trochę poprawię, za chwilę zrobię to inaczej. Tak? Także już widać jest po pierwszych zajęciach, że jakościowo wygląda to super i naprawdę to był dobry pomysł, który będzie kontynuowany, bo jest wola współpracy, jest na czym i z kim pracować, a ostatecznie wyedukować młode pokolenie gotowe do niesienia pomocy.